módl się za nami. Wszyscy przywitamy Pana Jezusa, chciałem powiedzieć, świętego Mikołaja, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen. Witamy świętego Mikołaja. Skąd święty Mikołaj do nas przybywa? Z nieba wysokiego. Z nieba wysokiego, bo wszyscy wiemy, że usiądźcie sobie, że święty Mikołaj przebywa w niebie. Święty Mikołaj też sobie usiądzie, bo on już jest bardzo w podeszłym wieku, ma kilkaset lat przecież. Tak, kochane dzieci, teraz tak patrzyli, zauważyłem, że patrzycie, bo w telewizji widzicie, że Mikołaj czasami jest inaczej ubrany, ma inną czapkę, taką jak krasnal, prawda? A tu jest prawdziwy święty Mikołaj. Kto z was wie, kim był święty Mikołaj, jak kiedyś żył na ziemi jeszcze kilkaset lat temu, to było bardzo, bardzo dawno temu. Kim był? Górnikiem, piłkarzem, piekarzem, nauczycielem, nie? Kim był, Bartosz? Bardzo pięknie. Był biskupem. Tak jest. I widzimy, że przyszedł do nas ubrany tak jak biskup, prawda? Bo był na ziemi biskupem i był bardzo dobry. Robił dzieciom prezenty, także takim ubogim, którzy nie mieli pieniędzy i słynął z tej dobroci. I dlatego co roku przychodzi z nieba, żeby właśnie też dać jakiś upominek tym, którzy byli grzeczni. Niech nam święty Mikołaj teraz powie, bo chyba wszystko widzi. Czy dzieci tutaj w Gronowicach były grzeczne? No większość powiedzmy, że była grzeczna, ale mieli też tacy, którzy niezbyt grzeczni. Czyli widzimy, że święty Mikołaj jednak dobrze widzimy, też dobrze wiemy, że niektórzy są grzeczni, a niektórzy jeszcze się muszą trochę poprawić, tak? Ale święty Mikołaj jest dobry i każdemu coś dzisiaj da, tak? Dobrze. Zrobimy może...